piątek 15 stycznia i chcę przeczytać hasła dzisiejszego dnia z książeczki z Biblią na co dzień. A te hasła pochodzą z pierwszej Księgi Mojżeszowej i z Ewangelii Łukasza. Kobieta zerwała owoc i zaczęła jeść. Dała też mężowi swemu, który był z nią, i on też jadł. Czy może ślepy ślepego prowadzić? Czy obaj nie wpadną do dołu? Drodzy, kiedy jedziemy gdzieś do miejsc, w których nigdy nas jeszcze nie było, kiedy zwiedzamy jakieś ciekawe miejscowości, budynki, albo też wybieramy się w górską wycieczkę, potrzebujemy przewodnika. Może to być książka, którą otwieramy, czytamy, dowiadujemy się z niej o historii, uwarunkowaniach, ukształtowaniach danego miejsca, albo jest to osoba, która zna doskonale dany teren, prowadzi nas i jest pewnym gwarantem tego, że się nie zgubimy, daje nam poczucie bezpieczeństwa. I w życiu też potrzebujemy przewodnika. Potrzebujemy kogoś lub czegoś, co będzie we właściwy sposób wskazywało nam drogę, którą powinniśmy w naszym życiu podążać. Dzisiaj żyjemy w takim świecie, w którym każdy ma swoją prawdę. I każdy uważa sam siebie za przewodnika. Jednak to powoduje, że bardzo często się gubimy. Kiedy nie mamy w życiu autorytetu, kiedy nie mamy kogoś lub czegoś, na czym możemy się wesprzeć, oprzeć, co jest taką pewną, mocną skałą, wtedy łatwo się jest w życiu pogubić. I myślę, że w dzisiejszym świecie niestety wielu ludzi tego doświadcza. Biblia, Pan Bóg, wskazują właśnie na Niego. On chce być autorytetem. On chce być przewodnikiem. Mówiąc językiem biblijnym, On chce być dobrym pasterzem. Pan Jezus wielokrotnie mówił o sobie, że jest dobrym pasterzem, że jest tym, który życie swoje kładzie za owce. Potrzebujemy przewodnika. Potrzebujemy autorytetu. Dlatego dzisiaj u progu Nowego Roku chcę zachęcić Cię i zaprosić do tego, by podążać za Jezusem Chrystusem, bo On jest najlepszym przewodnikiem. Król Dawid napisał w swoim psalmie: Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie. I chcę Wam życzyć, żeby także dla każdego z Was ten psalm był mottem życia. Bardzo wielu ludzi Biblię traktuje jako przewodnik. Ale są też tacy, którzy czytają tą księgę, wertują jej strony i nic z niej nie wynoszą, tak jakby nie słyszeli tego słowa. I Pan Jezus też opowiedział taką przypowieść. Przypowieść o dwóch ludziach. Jeden budował swój dom na skalę, drugi wybudował swój dom na piasku. Pierwszy to ten, który słucha Słowa Bożego i wykonuje je. Drugi to ten, który słucha Słowa Bożego, ale zupełnie nie stosuje go w swoim życiu. Czasem u nas na półce, w naszej biblioteczce mamy kilka różnych przewodników z różnych miejsc świata. Byliśmy tam może, przeczytaliśmy i kompletnie zapomnieliśmy już, co w nich jest napisane. Biblia jest takim przewodnikiem. Jest takim drogowskazem do Boga, który absolutnie nie chce być zapomniany. Ona wskazuje na dobrego pasterza. Ona przekazuje nam słowa dobrego pasterza. A niezależnie od naszego wieku, potrzebujemy dobrych rad i dobrych wskazówek. Dlatego jeszcze raz życzę nam wszystkim, abyśmy w tym nowym roku
szli za głosem dobrego pasterza, aby on był dla nas dobrym, najwspanialszym autorytetem. Amen.